Cześć, z tej strony Miły, witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak przygotować bardzo aromatyczną i bardzo smaczną zupę krem z pieczonych pomidorów. Jeżeli jesteście ciekawi, to oczywiście zapraszam. Ta zupa krem z pieczonych pomidorów jest bardzo aromatyczna, jest bardzo smaczna i jest też bardzo łatwa w przygotowaniu, ponieważ tak naprawdę musimy tylko pokroić pomidory, wrzucić do piekarnika, wyciągnąć, dodać bulion, blendować, koniec. Nie uwierzycie, co jest potrzebne do tej zupy. Przede wszystkim pomidory. Mamy tutaj około kilograma pomidorów, dzielimy je na 4 i wrzucamy do naczynia żaroodpornego. Pomidory pokrojone, poszło szybko. Teraz dodajemy do tego czosnek. Do tylu pomidorów dodaję 2 ząbki czosnku, możecie dać więcej, ale nie za dużo, żeby nie było za bardzo intensywnie czosnku. Czosnku nie obieramy, rozgniatamy go tylko. I dodajemy go do naszych pomidorów. Następnie dodajemy odrobinę soli. Świeżo mielony pieprz. I odrobinę oliwy z oliwek. Tak przygotowane pomidory z czosnkiem wrzucamy do piekarnika nagrzanego do 220 stopni góra-dół i pieczemy 40 minut. Po tym czasie wyciągniemy i zobaczycie, co dalej. 40 minut pieczenia i do Was wracam. Ok, 40 minut minęło, więc nasze pomidory już są upieczone, dlatego teraz trzeba je wyciągnąć. Zobaczcie, jak pięknie się upiekły. Ok, teraz tak naprawdę musimy nasze pomidorki przerzucić sobie upieczone do garnka i będziemy je blendować z dodatkiem bulionu. Mam tutaj około 150 ml, zobaczymy, czy dodam wszystko. Najpierw musimy je poprzekładać, tylko pamiętajcie, że jest tutaj też czosnek. Czosnek połóżcie sobie na bok, na samym końcu za chwilę wrzucimy go z powrotem do naszych pomidorów, tylko po prostu bez upieńki. Na razie najważniejsze jest to, żeby przerzucić nasze pomidory. Ok, został mi tylko czosnek. Spróbuję wyjąć go z łupinek, aczkolwiek ten też jest gorący. Ładnie się przysmażył, przypiekł w sumie i bardzo ładnie pachnie. W ogóle pachnie tak bardzo pomidorami i właśnie czosnkiem. Ok. Teraz przełożę tylko sobie naczynie żaroodporne gdzieś na bok. I będziemy teraz blendować to do konsystencji jednolitej, żeby wyszła nam właśnie zupa krem. Więc zaczynamy blendowanie. Jak widzicie, nasza zupa jest bardzo gęsta, więc dolewamy ten wcześniej wspomniany bulion. Myślę, że tak 100 ml będzie ok. Teraz sobie zblendujemy wszystko na jednolitą masę. Ok, zblendowałem naszą zupę krem do jednolitej masy. Dolałem jednak jeszcze te 60 ml bulionu, więc 160 ml bulionu poszło nam tutaj na kilogram pomidorów. Ona jest gęsta, ale jest też taka, jest kremowa, ale też nie jest taka za gęsta, żeby nie po prostu nie robiła się jakimś takim bardziej sosem czy jakimś budyniem. Więc teraz przelewam sobie po prostu już ją. Skrapiam delikatnie oliwą. I tak przygotowaną zupę krem z pieczonych pomidorów możemy od razu jeść. Jest bardzo aromatyczna, czuć ten czosnek, tylko były 2 ząbki, ale czuć go tutaj, zapach jego. I też czuć pomidory, no pomidory to pierwsza klasa. Tak przygotowana zupa jest, tak jak mówiłem, banana w wykonaniu. Jest bardzo smaczna i bardzo aromatyczna, oczywiście spróbujcie. Myślę, że taka jesienno-zimowa pora jak teraz jest idealna na taką zupę.
W ogóle wydaje mi się, że taki jesień to jest taki typowy okres dla zup krem. No jeżeli przepis Wam się spodobał i wcześniej nie jedliście albo jedliście, to dajcie znać w komentarzu. Zostawcie też łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, a my niebawem widzimy się z kolejnymi przepisami, także trzymajcie się, cześć!